polsku, angielsku. Czy trzeba robić prekład na ukraińską mowę? Może i nie. Kto, jak to nie chce, żeby prekład robić, to niechaj będzie się ruku, to będziemy prekładać. No to dobrze, pomalę komuś na pomoc. Pozdrawiam serdecznie z Rady Najwyższej. Najwyższy rycerz wie o tym spotkaniu i cieszę się, że dzisiaj możemy się tutaj zobaczyć. Jako jego przedstawiciel na ten region Europy, cieszę się, że mogę być tutaj obecny. Przychodzę do Was jako osoba świecka i chcę, żebyście księża drodzy wiedzieli, że jako osoba świecka usłyszałem najważniejsze rzeczy w swoim życiu właśnie od księdza. Rzeczy o swojej modlitwie, o małżeństwie, o moim powołaniu. I to jest coś, co my jako świeccy potrzebujemy od Was. Waszej obecności, Waszego świadectwa, Waszej inspiracji. To jest coś, co rycerze Kolumba potrzebują w swoich kapelach. I może to będzie brzmiało jako coś bardzo szczerego, ale duchowość każdej rady lokalnej zależy od duchowości parafii. Zależy od tego, co wy kapelani będziecie robili. Spotykamy się tutaj, żeby Was prosić o Waszą pomoc, Waszą posługę, żebyście byli z tymi świeckimi, którzy potrzebują takiego wsparcia. Często w radach lokalnych, i pewnie będzie o tym dzisiaj dużo mowa, jest taka tendencja do tego, żeby organizować programy, administrować tymi programami. Ale to, co jest najważniejsze, to to, w jaki sposób pomóc świeckim odnaleźć relację z Panem Jezusem. Jak pomóc świeckim być blisko Pana Jezusa. Mówię o tym dlatego, że często powstaje takie ryzyko, że mężczyźni pracują, działają, administrują. Ale chcę Was prosić o to, żebyście w swojej pracy, gdzie jesteście, pamiętali o tym, jak pomóc mężczyznom odnaleźć relację z Panem Jezusem. I na koniec chcę Wam podziękować za Wasze świadectwo obecności. Jako rycerze mamy cztery podstawowe zasady. Dwie pierwsze: miłosierdzie i jedność. To jest zadanie i wyzwanie dla każdego z nas. Jak uczyć świeckich, żeby mieli wyobraźnię miłosierdzia? I jak